Chciałem zaprezentować Państwu, mimo że chłodno było podczas ostatnich dwóch tygodni, 16 kwietnia ostatni raz wyglądałem do uli, zobaczyć, co w tych ulach warszawskich zwykłych, adoptowane inaczej pszczoły przyniosły. Zobaczymy, czy jest coś, czy nie ma nic. Po dwóch tygodniach zimna. Proszę Państwa, proszę popatrzeć. Pszczoły na stawkach założonych około 10 kwietnia zaczynają już sklepić miód. A żeby było śmieszniej, postawię tą ramkę z boku. Wyciągam następną ramkę. Proszę popatrzeć. Miód zaczyna być sklepiony. Za tydzień czasu może już być wybierany. Nie będę dawał następnego korpusu, ponieważ to jest pszczoła za silna. Jeśli jest zbiór, to za pomocą wziątku w gnieździe będzie ograniczone czerwienie. Później, gdy wstawię pusty korpus, to one to przeniosą do góry. Proszę zobaczyć. Warszawski ul zwykły. Ja to nazywałem przerobione na tak zwane moje kopyto. Jak w tych ulach pszczoły pracują. Ten film dedykuję wszystkim posiadaczom uli warszawskich zwykłych, warszawskich poszerzanych i Słowian. Proszę, uli Słowian. Tak. Teraz to pomalutku muszę składać. I zobaczymy drugą stronę gniazda. W takim korpusie mieści się 7 ramek. Gdyby to były dobrze wypełnione, no to jest wiadomo ile, nie? Ile centymetr kwadratowy daje płynu miodopodobnego. Proszę zobaczyć. Pełne rameczki. Mimo że były chłody, to wystarczyło tych chwil w godzinach południowych, co pszczółki wyskakiwały, żeby coś przynieść. Teraz mówią, że będzie temperatura w granicach 17 stopni. To są już warunki sprzyjające do miodobrania, ale co, przekwitły czereśnie, przekwitły grusze, śliwy. Teraz zaczynają rozkwitać jabłonie. Teraz będę prezentował następny ul warszawski zwykły, przerobiony na miniaturę jakby ula Lansdorfa kuferałowego. Bo to jest jak kufer. Dwie nadstawki w ulu to tak wygląda, jakby były w jakim kufrze. Proszę popatrzeć. Dwa tygodnie bez pożytku od 16 kwietnia. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Dwa tygodnie bez jakichkolwiek pożytku. Pszczoły wylatywały tylko w godzinach południowych do słońca. Masę pszczół było padniętych na poidłach skrzepniętych. Proszę popatrzeć.
Proszę zobaczyć. I tak się prezentuje następny ulik. Teraz to składam i będę dalej tutaj pszczółek masakrował i za chwilę przejdę. Teraz prezentuję następny ul warszawski, zwykły, przerobiony na tak zwane moje kopyto, gdzie w korpusie gniazdowym jest tylko 7 ramek. Tu jest rodzina uzyskana z 4-ramkowej matki zapasowej. Zobaczymy, czy w ogóle coś przyniosły, jak sobie radzą. To jest słaba rodzinka. Bardzo słaba rodzinka. Ta ramka jest pusta. A, proszę. Nie wiem, jak to w ogóle się prezentuje. Popatrzę na kamerę, ale tu mi drzewo zawadza. A proszę popatrzeć, jak to wszystko błyszczy. Tak, jestem w ogóle zaskoczony, że ta rodzina weszła w korpus. Bo pszczoły kaukaskie są bardzo pracowite. Bardzo, o proszę. Tak, ta dopiero tak by weszła w korpus. Tu był dany paroramkowy odkład z matką zapasową. Pszczółki przeniesione do tego. Teraz na tym nagraniu prezentuję kolejny ul. Ta rodzinka też niezbyt silna weszła ze zimy, ale bardzo szybko doszła do siebie. Zobaczymy, co ona w ogóle posiada w tym ulu. Proszę popatrzeć. Gdy są już ramki tak zapełnione, zgodnie z literaturą powinniśmy zostawać następne kontynuacje, ale to tak nie jest do końca, bo te pszczółki są za słabe. Gdybym stawił im następne kontynuacje, będą siedzieć w ulu i grzać czerw. Także literatura takich szczegółów nie podaje. Nie widzą Państwo, nieliczna załoga. A w ramkach jest. W tym ulu jest 6 ramek. 6 takich wypełnionych ramek. I zaszytych. To każdy pszczelarz sobie może obliczyć. O. 2 tygodnie zimna. 2 tygodnie niepożytku. Tak. To pokazałem Państwu pszczoły kaukaskie. Teraz przejdziemy do matki z Kellner. Teraz będę prezentował matkę z Kellner. W poprzednim wydaniu 16 chyba kwietnia ona była pokazana ulu wielokorpusowym. Czy w ogóle coś przyniosła do ula? Ona przezimowa na 4 ramkach. Takie rodziny mi już noszą. Proszę, matka z Kellner. Także tu nie może być nic, bo one w ogóle nie chodzą, w ogóle siedzą. Gdy te sodnie, trochę jest taka pszczoła, grasuje na zimie, to ta
Boi się, żeby nie zmarzła ta Austriaczka. Nieprzyzwyczajona do takiej pogody. I zobaczymy, co ich jest w gnieździe. Wyjmiemy parę ramek. Moje Kaukazy to do ul opuszczają dosłownie do jedny podczas zbioru. A tu proszę. Gniazdo suche. Nie ma nakropu. Nie ma nic. Pszczoła skelner. W ogóle nie ma nakropu. Gdy pszczoły kaukaskie gromadzą zapasy, to ta oto pszczółka nie ma nic. Zobaczymy, czy ma jeszcze ramki z niewyjedzonym cukrem, co jej dałem. O, tu na końcu, na rożku, troszkę przyniosły. O, tu jest maczka. Skelnerka. Proszę popatrzeć. Dawno jej nie widziałem. I ona jest z 2010 roku. Ach, wystarczy. No nie wiem, czy w ogóle ta rasa pszczół zasługuje na to, żeby mi zajmowała ulę. Proszę, nie ma nic. Nie ma nic. W ulach pusto. Słabsze moje Kaukazy już gromadzą zapasy. Co tu jest na ostatniej ramce? No to jest cukier z zeszłego roku. A proszę, cukier bez żadnego świeżego nakropu. Tak się prezentuje pszczoła skelner w konfrontacji z pszczołą kaukaską. Proszę Państwa, teraz prezentuję ul, mój standardowy na 10 ramek. Zobaczymy, co w tym ulu słychać na 1 maja. No, jest troszeczkę na kropku. Ale to jest ramka. Pierwsza, ostatnia, osłonowa. Zobaczymy, co jest w następnej ramce. O, jest. Pięknie ją zerwałem. Proszę popatrzeć. Po 2 tygodniach chłodu, po wiosennej pogodzie, proszę sobie zobaczyć. Jak pracują pszczoły kaukaskie? Tej kwietniowej epoce lodowcowej. Proszę, to już zasklepiły. No niestety, to trzeba będzie nadmuchać, żeby się
nie skrystalizował. Proszę popatrzeć. Nie wiem, czy to daje pod kamerę dobrze. Tak. Dobrze, szukam miejsca, gdzie to mogę skutecznie filmować, bo sam się z tym bawię. Tam od spodu gdzieś są jakieś podróbki. No, w tym ulu tak z ciekawości przejdę wszystkie ramki, bo ostatnio zaglądałem 16 kwietnia, to były tylko 4 ramki. Tak, tu są solidnie ramki założone. No nie tylko w tym ulku, bo podobnych mam więcej. Równocześnie tą rodzinę będę sprawdzał, czy nie ma nastroju rojowego, bo gdy pszczoły zapełniają miodem ul, to lubią wpaść w nastrój rojowy. Tak, słońce teraz zgasło, zrobiło się ciemno. Ach, tak do. Teraz słonko zaszło za chmury. Ciemno, zimno. Ta ramka jest lżejsza. Tu będzie nakrop. Jeszcze mi zostało 3 rameczki w ulu. Te ramki są dopiero zakładane nakropem. Tak, 3 ramki założone na kropem, 7 ramek wypełnionych. I w tych okolicznościach rozstaję się z Państwem. Do usłyszenia.